Witam was serdecznie w piękną niedzielę, słoneczną, jak wierzę, przygotowującą nas do wyjazdu do Afryki na misję. List do Rzymian, który jest chyba najpoważniejszym traktatem chrześcijańskim na świecie, mówi tak: wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad brzmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza jest na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem prawa, aby wszystkie usta były zamknięte i aby cały świat podlegał sądowi Bożemu. A wiemy, że cokolwiek prawo mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem prawa, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Jedyną szansą, żeby człowiek nie był poddany sądowi Bożemu, jest wyjście spod prawa. Ale jak wyjść spod prawa? Kto może w tym systemie Bożych prawideł, wytycznych, wyjść spod prawa? Tylko ten, kto ma kogoś, kto za niego to prawo wykonał. Wiecie, w Meksyku jest takie prawo, że jak na przykład syn dostanie wyrok, to może go za ten, może za niego odsiedzieć ten wyrok ktoś z najbliższej jego rodziny, na przykład ojciec. Może też być tak, że gdy ojciec dostanie wyrok, to może odsiedzieć ten wyrok za niego syn. To jest do pewnego pułapu, ale to jest możliwe. Wiecie, nikt na świecie nie był w stanie sprostać Bożym wymaganiom. I nikt na świecie nie jest w stanie sprostać Bożym wymaganiom. Nikt. Są ludzie, którzy twierdzą: jestem dobrym człowiekiem, chodzę do kościoła, albo nie muszę wierzyć w Boga, wystarczy, że jestem dobry, pomagam innym, zbudowałem wiele sierocińców, daję duże pieniądze na ubogich. Ale ten werset, te wersety mówią o tym, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jeżeli ktokolwiek twierdzi, że jest sprawiedliwy, dlatego że czyni dobrze, to jest zwiedziony. Jest pod wpływem demonicznego oszustwa samosprawiedliwości. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który byłby w stanie sprostać wymaganiom Bożym. Standard Boży jest tak wysoki, że nikt, za wyjątkiem Boga samego, nie był i nie jest w stanie do niego sięgnąć. Dlatego też Bóg, z uwagi na to, że nie chciał zatracić ziemi, zszedł sam na ziemię jako człowiek i sam umarł za grzechy ludzi. Sam wykonał przez siebie nadane prawo. On wiedział, że nikt nie jest w stanie wykonać jego prawideł. A jego prawidła były słuszne, a jego prawidła były dobre. To dzięki nim utrzymywane wszystko było i jest przy życiu. Ale nikt nie był w stanie przestrzegać tego. Więc sam szedł na ziemię.
To był potężny akt miłosny. Bóg tak pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta stara Biblia o tym mówi, że Bóg przyszedł na ziemi w ciele po to, aby umrzeć za grzechy ludzi, aby wykonać swoje własne dyrektywy. Tylko i wyłącznie dlatego, że tak pokochał ludzi. W Chrystusie Jezusie jest ratunek dla każdego człowieka. Żaden człowiek nie jest w stanie powiedzieć: dam sobie radę poza Jezusem. Poza Jezusem każdy człowiek jest skazany na piekło, jakkolwiek go pojmuje. Poza Jezusem nie ma żadnej możliwości usprawiedliwienia. Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią, którą możemy dać Bogu. Możemy powiedzieć: tak, ja się zgadzam z tym, że Jezus umarł za moje grzechy. Ja się zgadzam z tym, że Jezus stał z martwych. Ja się zgadzam z tym, że Jezus przyszedł w moje miejsce. To ja miałem na tym krzyżu być. To ja zasłużyłem na to. Wiecie, jak to się nazywa popularnie? Pokuta. W 2001 roku doszedłem do prostych wniosków, że moje życie to jedno wielkie szambo. Uznałem, że moje życie, nieważne złe czy dobre wcześniej, to jedno wielkie szambo. Po raz pierwszy w życiu szczerze zawołałem do Boga i powiedziałem: nie znam Ciebie, nie wiem, o co kaman, ale chcę, żebyś przyszedł do mnie, żebyś mi pomógł. I wtedy zrozumiałem, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy. Wiecie, nazywam się Artur Cyroński, mając 17 lat zamordowałem człowieka. Byłem dealerem narkotyków, byłem bandytą, byłem w zorganizowanej grupie przestępczej. Produkowałem narkotyki i rozdawałem dzieciom. I w 2001 roku przyszedłem pod krzyż, uwierzyłem w łaskę, w niezasłużoną przychylność Boga dla mnie. Uklęknąłem przed Nim, powiedziałem: Jezus, dziękuję Tobie, że umarłeś za moje grzechy. Dziękuję, że wstałeś z martwych. Dziękuję, że nie stanę na sąd. Nie stanę na sąd. W tym mieście wszystkie możliwe sądy do 2001 roku skazywały mnie. Od kiedy skończyłem 17 lat, wszyscy sędziowie mówili: jesteś skazany na porażkę. Ale w 2001 roku Pan Panów i Król Królów, sędzia wszystkich sędziów, powiedział do mnie: Artur, usprawiedliwiłem Cię krwią mojego Syna Jezusa. Wstawaj na nogi, Artur! Wstawaj i żyj! I od tej pory żyję! 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 Jeżeli chcesz żyć, jeszcze dzisiaj podejmij decyzję oddania życia Jezusowi. Jeszcze dzisiaj! Nie myśl sobie, że pomoże Ci kultura, w której żyjesz. Nie myśl sobie, że pomoże Ci religia. Nie pomoże Ci. Jezus to nie jest opłatek. Jezus to nie jest relikt. Jezus to nie jest maleńka Bosia. Jezus Chrystus to Król Królów i Pan Panów. To żywy Bóg, ten, który był, jest i będzie. Kokotoro lokotala makatalaj. Będzie jeszcze głośniej! Wchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień, wraca Jezus Pan. Jezus! Żyję jak rakieta, jestem
wraca Jezus Pan. Nie porzuca cię, wraca Jezus Pan. Wraca Jezus Pan. Wraca Jezus Pan.
bohatera. Wraca Jezus Pan. On wraca. Niebo rzuca cię. Wraca Jezus Pan. Płynie święta krew. Wraca Jezus Pan. Truly sing to Jesus. Wielki zjudy lew. Wraca Jezus Pan. Wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cię. To w wielkim stylu. Wraca Jezus Pan. Płynie święty Mesjasz nasz. Płynie święta krew. Wraca Jezus Pan. Jeszcze wielki Boże nasz. Wielki z ludy lew. Wraca Jezus Pan. Kochamy cię Jezus. Szokolorona masa, koloromasa. Jesteś i będziesz wciąż ten sam. Ty, którego słowo jest ponad wszystkim. Ty, którego moc działa dzisiaj tutaj. Ty, który uwielbiasz
się w nas. Ty, który jesteś w nas fałszą. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje. Pomoc nasza na Syjonie. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje. Pomoc nasza na Syjonie. Pomoc nam da wszechmogący Bóg, Stwórca nieba, ziemi. Pomoc nam i Pan. Pomoc nam i Pan wszechmogący Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje. Świętujemy dziś zwycięstwo Twoje. Pomoc nasza na Syjonie. Autorytet ma nas nie ma spać. Autorytet przejęcie.
ruszymy świat. Wiarą 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 ruszymy świat. Jezus, chwałę w imię Twe. Imię Jezus. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mógł zbyć, nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzał Cię. Jezus, chwałę w imię Twe. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech trzymał Cię grób, niebo znów ujrzał Cię. Jezus, chwalę imię Twe. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mógł znieść, nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzał Cię. Jezus, chwalę imię Twe. Uwielbiam imię Twoje. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą przybić się na krzyż, by grzech mój zbyć, nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzał Cię. Jezus, chwalę imię Ciebie, Panie. Bo przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zbyć, nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzał Cię. Jezus, chwalę imię Twoje. Yeah.
Cię, Jezus, chwalę imię Twe. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być i dałeś przybić się na krzyż. By grzech mój zbyć nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzał Cię, Jezus, chwalę imię Twe. Nie zatrzymał Ciebie grób, niebo
pieśni uwielbienia. Ciągle jesteś blisko mnie. Darzysz łaską przebaczenia. Jezus, chwalę imię Twe. Znoszę pieśni uwielbienia. Ciągle jesteś blisko mnie. Darzysz łaską przebaczenia. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzało Cię, Jezus, chwalę imię Twe. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć, nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzało Cię. Jezus, chwalę imię Twe. Wznoszę pieśni uwielbienia. Ciągle jesteś blisko mnie. Darzysz łaską przebaczenia. Jezus, chwalę imię Twe. Wznoszę pieśni uwielbienia. Jesteś blisko mnie, darzysz łaską przebaczenia. Jezus, chwalę imię Twe. Znoszę pieśń uwielbienia. Ciągle jesteś blisko mnie, darzysz łaską przebaczenia. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być, dałeś przybić się na krzyż. Chwalę imię Twe.
Jezus, chwalę imię Twe. Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być. Dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć. Nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzał Cię. Jezus, chwalę imię Twe. Change up.
Ojcowi i Duchowi Świętemu. Cześć i chwała jedynemu Bogu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Cześć i chwała jedynemu Bogu, jedynemu Bogu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Cześć i chwała jedynemu Bogu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Cześć i chwała. Ty, który wypełnił
napełniłeś nas swoim świętym duchem. My uwielbiamy Ciebie. Wszechogarniający Boże, wszędzie obecny, przenikaj ludzi. Niech Twoja obecność przenikaj ludzi. Cię, uwielbiamy Cię, najpiękniejszy.
jesteś Ty. Jedyny godzien czci, jedyny godzien. Jezua, najpiękniejszy jesteś Ty. Thank you.
Cię. Zawsze z Tobą, mój ukochany, tylko Ty, wypełniaj ludzi, Duchu Święty, tylko Ty, wypełniaj Ty, który mieszkasz w nich, wypełniaj. Już na zawsze z Tobą, mój ukochany, daj się pociągnąć. Dotykasz w swoim duchu, to Twoja siła wzrasta, pojawia się stabilność, bardzo mocna. Czasami może temu towarzyszyć jakiś niepokój. Czasami tak jest. A to diabeł się niepokoi. On się niepokoi, kiedy Ty sięgasz prawd. On się niepokoi. Kiedy Ty dotykasz prawd, prawd w Twoim odrodzonym duchu, prawd Bożych, Twoja siła wzrasta, Twoja stabilność wzrasta. To jest niebezpieczne dla przeciwnika. Przeciwnik chce, żeby Boży ludzie byli chwiejni. Żeby bali się.
że bali się Boga, ludzi, świata. Rozumiesz? Tego on chce. Tak jak dotykasz prawd Boży, to stajesz się stabilny i silny. Tam jest taka prawda w głębi twojego ducha. Nic cię nie wyrwie z ręki mojej. Nic cię nie odłączy od mojej miłości. Ani głębokość, ani szerokość, długość, ani wysokość, ani moce, ani panowania. Nic cię nie odłączy od miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Słowo Boże mówi, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda ma imię. To imię to Jezus. Prawda ma imię. Imię to imię Jezus. Jeżeli przyjąłeś Jezusa do swojego serca, ustanowiłeś Go Panem swojego życia, a to jest prosta rzecz. Wystarczy uwierzyć w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i wyznać ustami swoimi, że to Jezus jest Panem, a nie ty. Że to Jezus jest Panem. Normalnie każdy człowiek dla siebie jest Panem. Ale kiedy ty wierzysz w to, że On stał z martwych, kiedy ty wyznajesz swoimi ustami, że to On jest Panem, to ożywa twój duch raz na zawsze. Jeżeli ktoś jeszcze, kto mnie dzisiaj słyszy tutaj, nie oddał życia Jezusowi, to chcę, żeby teraz to zrobił. Tu nie trzeba być religijnym, tu nie trzeba chodzić do kościoła, tu nie trzeba przyjmować sakramentów, tu nie trzeba usiłować być lepszym człowiekiem. Przecież usiłowanie bycia lepszym człowiekiem jest strasznie uciążliwe. Dwa kroki do przodu, jeden w tył. I tak całe życie. Niby już, a tu kiszka. Ale łaska to jest niezasłużona Boża przychylność. Kościół katolicki mówi łaska, ale. Ale. Pamiętaj. Trzymaj pion, bo. Inaczej wiesz, co będzie. Bóg cię zasroma. Bóg w Chrystusie Jezusie świat ze sobą pojednał. To jest jednorodna bryła. To się nigdy nie zmieni, On się nigdy nie rozmyśli, bo to już jest dokonane. Jezus umierając na krzyżu powiedział, wykonało się, wykonało się. On wykonał wszystko na krzyżu Golgoty. I dzisiaj niezależnie od przestrzegania Bożych przykazań, niezależnie od wszelkich kodeksów moralnych, niezależnie od praw religijnych i humanistycznych, każdy, kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych, zbawiony będzie. Ja mam pewność zbawienia. Po śmierci idę do nieba. Mam wywalone na system. Jeżeli nie masz pewności, że idziesz po śmierci do nieba, to znaczy, że ty nie wierzysz. Bo wiara jest pewnością, mówi list do Hebrajczyków. Wiara to pewność. Nie może, nie być może, nie jak Bóg da. Jest taki demon, jak Pan pozwoli. Ja związuję demona, jak Pan pozwoli. Ja związuję demona, jak Bóg da. Słowo Boże mówi, że blisko jest Słowo. Blisko jest Słowo, w sercu swoim i na ustach twoich. Czy uznałeś Jezusa jako Pana? Jeżeli jeszcze nie, to zrób to teraz. Zrób to teraz. Ustań diabłu na gardle swoim wyznaniem. Powiedz, Jezu, od dzisiaj Ty jesteś moim Panem. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Wierzę, że wstałeś z martwych. Nie będę usiłował być lepszym. Wierzę, że Twój Święty Duch wejdzie we mnie i zmieni mnie w innego człowieka. On zmienił mnie w innego człowieka. On mnie zmienił w innego człowieka. Rozumiesz?
Ja nie usiłowałem. Nikt mnie nie mógł zmienić. 10 lat więzienia mnie nie zmieniło. Psycholodzy, terapeuci. Ale rozumiesz, nikt mnie nie zmienił. Nikt. 3-krotnie umierałem od narkotyków. Zarabiałem ogromne pieniądze, okradając innych ludzi. Wydawałem wszystko na melanże. Żyłem jak jednodniowy pan i uważałem, że trzymam Boga za nogi. Rozumiesz? Ale kiedy dowiedziałem się, że on umarł za moje grzechy, to powiedziałem: Jezus, ja chcę, żebyś był moim panem. I to nie było w jakimś religijnym miejscu. To było w więzieniu w Sztumie. W małej, śmierdzącej celi. Uznałem Jezusa jako pana swojego życia. Na pewno jesteś lepszy ode mnie. Ale jesteś takim samym grzesznikiem, jeżeli nie oddałeś Bogu swojego życia. Poza Chrystusem Bóg jest dla ciebie straszny, zepchnie cię do piekła. Nie dlatego, że on jest zły, ale dlatego, że on jest czystą sprawiedliwością. Czysta sprawiedliwość. Tak jak prąd nie jest zły, ale jak wsadzisz 2 palce do gniazdka, to jak cię pieprznie, to się kopytami nakryjesz. I nie mów mi, że prąd jest zły. Prąd jest bardzo dobry. Ale trzeba umieć go używać. Boga można używać w Chrystusie. Poza Chrystusem Bóg jest niebezpieczny. A więc nie kozacz, nie mów, że są inne drogi. Nie ma innej drogi. Słowo Boże mówi, że tylko Jezus jest drogą do Ojca. Tylko Jezus jest drogą do Ojca. Nie Budda, nie Mahomet. Nie Hare Krishna, nie dobre uczynki, nie humanizm, ale Jezus Chrystus, Mesjasz, Pan, Król i Bóg. On jest jedyną drogą do Ojca. Uwielbiamy Cię, Jezus. Demoniczne siły kłamstwa, poniżenia. W imieniu Jezusa. Czy wierzysz? Jeżeli jest Twoim Panem, to żyj według tego, co On powiedział. Uwielbiamy Cię. Żyj według tego, co On powiedział. I nie dyskutuj ze mną w ogóle o nic. Uwielbiamy Cię. Nie pieprz mi. Uwielbiamy Cię. Nie śpiewajcie. Nie pieprz bzdur. Jeżeli przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nie zawsze Go przyjąłeś. Przyjąłeś Jezusa albo nie przyjąłeś. Przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela? To idź i żyj, jak On powiedział, bo masz Świętego Ducha. I nie rób z siebie dziada. I nie chlaj. I nie zachowuj się jak menel. Rozumiesz, o czym mówię? Czy rozumiesz, co powiedziałem? Usiądź, będą się o ciebie modlić ludzie, uwolnią cię, powiedzą ci, co masz robić i nie będziesz bezdomny. Chcesz tego, czy nie chcesz? Zmieni się twoja głowa przez moc Świętego Ducha. Chcesz, czy nie chcesz? Siadaj tam na ławce. Jak pójdziesz coś zjeść, to diabeł zeżre twoje życie. Idź stąd, idź, nie chcę mi się z tobą gadać. Słowo Boże jest takie samo dla każdego. Jeżeli przyjmujesz Jezusa, to przyjmujesz Jego prawidła. Dlatego Słowo Boże mówi, że przyjmiesz prawdę, a prawda cię wyswobodzi. Co cię wyswobodzi? Prawda cię wyswobodzi. Ten kraj jest pełen religii.
Ten kraj mówi! Nie możesz na razie nic powiedzieć, jak ja skończę, będziesz mówił, usiądź na razie. Ten kraj jest pełen informacji, że wystarczy robić jakąś enigmatyczną, religijną rzecz. Ten kraj jest powiązany przez duchy religijne. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela to przyjęcie Jego z całym Jego potencjałem. Pamiętaj, jeśli mówisz, że Jezus jest Twoim Panem, to nie dyskutujesz, bo Pan to ten, co trzyma koniec smyczy. Ja miałem kiedyś hodowlę psów. Żaden z moich psów nie dyskutował ze mną. Od 2001 roku nigdy nie prowadziłem dyskusji z Bogiem. Wiecie dlaczego? Bo Bóg to nie jest partner do dyskusji. To jest dobry ojciec, przyjaciel, król. To jest ten Bóg. To On podnosi. Rozumiecie? W naszych głowach mieści się bardzo wiele różnych schematów. Kiedy teraz będziemy wielbić Boga, chcę, żebyś przyniósł Bogu swój umysł. Żebyś powiedział, Panie Boże mój, w mojej głowie są różne dziwne myśli. Ja już nie wiem, które są prawdziwe, a które nie. Przyjdź Duchu Święty do każdej mojej myśli. Ja ustanawiam Ciebie Panem moich myśli. Panem moich myśli. Duchu Święty, wypełniaj myśli ludzi. Halleluja. Wypełniaj myśli ludzi. Tak, Ojcze, my modlimy się teraz o Kościół. O karala rapa. Modlimy się teraz o wszystkich ludzi. Jeśli jesteś Kościołem, to podnieś swój szanowny tyłek. Podnieś swój tyłek. Jeśli jesteś Kościołem, to podnieś się. Szokolorobasanto, lorobasaka, larabaseke, larabasza. O, sakolorobasanto, lorobase. Ojcze, ja uwielbiam Ciebie. Ja dziękuję Tobie za Kościół. Ja dziękuję Tobie za Kościół. Zbawiony Twoją świętą krwią. I ja modlę się, Ojcze, o to. O objawienie. Ja modlę się, aby Kościół miał objawienie. Kim jest, skąd pochodzi i dokąd idzie. Ja modlę się o to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja w imieniu biorę autorytet nad czarami. W imieniu Jezusa ja rozwalam czary. Ja nie pozwalam działać czarom w imieniu Jezusa. Niech padnie wszelka zasłona czarów w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech dochodzi teraz do ludzkich umysłów prawda, prawda z Twojego słowa. Jeśli nie masz się czego uczepić, to pamiętaj, uczep się swojego odrodzonego ducha. Tam jest zdrowie. Jeśli nic poza odrodzonym duchem nie widzisz w sobie zdrowego, to uczep się tego. Uczep się teraz tego, że Jezus zamieszkał w tobie. I tak jak przemówił do ciebie słyszalnym głosem na początku twojego nowego narodzenia, tak chce mówić do ciebie do końca twoich dni. To nie jest enigmatyczny Bóg. To nie jest enigmatyczny Bóg. To żywy Bóg. To ten, który wciąż mówi. Ojcze, ja modlę się, abyś mówił teraz do ludzi, abyś przekonywał teraz ludzi. Jeśli ktokolwiek jest w jakimkolwiek błędzie, modlę się, Duchu Święty, żeby teraz każdy to widział. W imieniu Jezusa Chrystusa, niech padają teraz zasłony. Ja ściągam zasłony z umysłów ludzi. Niech światło Twojego słowa dociera do ich umysłów. Przez moc imienia Jezus, przez moc imienia Jezus. Diable, jesteś pokonany, jesteś pod naszymi stopami. Stoimy Tobie na głowie. Nie masz nic do nas. Nie masz żadnej władzy nad nami. Ja nakazuję, żebyś zabierał swoje pazury śmierdzące z umysłów ludzi. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szokorobasanto, drobasa, kolorobase. Przed tronem Twoim stoję. Przez Jezusa krew. Ojcze, ja uwielbiam Cię. Potrzebuję Cię. Jesteś moim Bogiem. Ufam w słowo Twe. Z Tobą wszystko mogę. Bardzo kocham Cię jeszcze raz. Przed tronem Twoim stoję. Przez Jezusa krew. Jesteś moim Bogiem.
Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię już na zawsze. Składaj wszelki ciężar na Niego. Wszelki ciężar. Wszelki ciężar. Wszelki ciężar. Przed tronem Twoim stoję. Przez Jezusa krew. Wszelką porażkę. Ojcze, ja uwielbiam Cię. Wszelkie niezrozumienie. Potrzebuję Cię. Jesteś moim Bogiem. Ufam w słowa Twe. Każdy grzech jest przebaczony. Z Tobą wszystko mogę. Każdy grzech jest przebaczony. Bardzo kocham Cię, Boże mocy. Każdy grzech przebaczony. Majestatu. Diabeł nic na Ciebie nie ma. Ja uwielbiam święte imię Twe, Boże mocy, majestatu. Odpychaj od siebie każdą siłę, ja uwielbiam, która Ci przeszkadza święte imię Twe, widzieć oczyma Boga. Odpychaj diabła, odpychaj demony, już na zawsze. Odepchnij każdą pożądliwość ciała, odepchnij wszelką pychę życia, odepchnij. Uwielbiamy Cię. Każdą chorobę odepchnij. Uwielbiamy Cię. Każdy nauk, już na zawsze. Każdą niemoc odepchnij teraz. Każdy ból, każdą opresję odepchnij. Przez autorytet, który masz w Chrystusie Jezusie. Uwielbiamy Cię już na zawsze. Hakatara lebikir lede mene daralale dek drulu kutecir. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię już na zawsze. Odepchnij czary od siebie. Wszelką manipulację umysłu, odepchnij to od siebie, odepchnij, odczuć to. Uwielbiamy Cię już na zawsze. Święty umysł jest jasny, święty umysł jest jasny, jasny umysł, jasny. Uwielbiamy Cię. Święte imię. To musi odchodzić, musi. Boże mocy. Wszelki stres odpychaj teraz. Majestatu. Odepchnij od komórek. Ja uwielbiam. Swoboda. Święte imię. Swoboda. Makatara la rade kiedy. Uwielbiamy Cię. Lerelerede kiedy. Uwielbiamy Cię. Już na zawsze. Uwielbiamy Cię.
czy żadna choroba ani niemoc nie pochodzą od Boga. Żadne nieszczęście, żadna patologia. Bóg też nie robi w twoim życiu niczego, aby wystawić cię na próbę. To jest religia, głupota. Bóg cię zna, po co on ma wypróbowywać cię. To nie tak. Człowiek wchodzi po prostu w problemy życiowe, a potem mówi, że to Bóg go wypróbowuje. Słowo Boże mówi, że Bóg nigdy nikogo nie kusi. Ale to pożądliwości ludzkie człowieka ciągną na pokuszenie. A nad pożądliwościami ciała, nad wszelkimi schorzeniami duszy masz władzę w Chrystusie Jezusie. Władzę. Ty ją masz. Jak jesteś w Chrystusie Jezusie, to masz władzę nad tym. A jeżeli czujesz, że coś cię zaciemnia, że jest jakaś czapa taka na tobie, rozumiesz? To być może jest to jakaś opresja demoniczna. Być może są to czary, które wpływają na twój umysł. I powiedz do tej czapy, w imieniu Jezusa ja cię zrzucam z siebie teraz. Rozrywam to, mówię, że widzę jasno, rozumiem jasno, odczuwam prawidłowo. To rób. Tak działaj. Jeżeli ktoś potrzebuje uzdrowienia, chcę, żebyście tam przyszli, tam jak siedzi ten chłopak pod kolumną. Kto potrzebuje uzdrowienia? Chorujesz na coś. Jesteś związany demonicznie. Czujesz coś, czym sobie do tej chwili mojego poselstwa i wszystkiego tego, co się tutaj dzieje, nie poradziłeś sobie. Podejdź tam pod tą kolumnę, do tego człowieka. Tam, gdzie on jest. Każda osoba potrzebująca uzdrowienia, uwolnienia, podchodźcie tam, jeżeli ktoś potrzebuje. Pamiętaj, to nie jest wstyd potrzebować od kogoś pomocy. Wstyd to chodzić i nie móc sobie poradzić. To jest wstyd. To jest wstyd. Halleluja. Halleluja. Makata lordo kono lordo kono lordo kono lordo kono lordo kono lordo. Połóż na nią ręce, Damian. Połóż, niech ona przyjmuje kolejne dawki mocy. Uwielbiamy Cię, 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 Uwielbi
ludzie. Lata temu, gdy byłem niedługo nawrócony, pamiętam, że byłem na takim spotkaniu z nimi i powiedziałem: Jezus. Jeden z ludzi, który stał obok, powiedział: wiesz, jak ty go wzywasz, to on jest. Pamiętam, że sobie wtedy uświadomiłem, że właśnie tak jest. Że gdy wzywam jego imienia, to pojawia się jego obecność. Jego obecność. Ja w to wierzę dzisiaj.